Wszystkie odcinki z cyklu Archonci nagrałem, czytając i zaznajamiając się z artykułami na stronie nowaświadomość.pl. Artykuły zostały opracowane przez Beatę Driada Jeleniewicz. Beata, bardzo Ci dziękuję za to, że mogłem je przeczytać. Artykuły czytane są w całości przeze mnie i kiedy je krótko komentuję w trakcie filmu, w trakcie nagrania, mówię o tym, że to jest mój komentarz. Zapraszam do oglądania. To już szósty odcinek z serii Archonci, dziś zatytułowany Saturn, władca Matrixa. Jak pisze Driada, w poprzedniej części przedstawione było, kim jest władca Archontów oraz twórca samego Matrixa, Yaldabaoth. Tam został ukazany wizerunek w powszechnie nam znanych religiach. Mówiliśmy o religiach i o twórcy Matrixa i o tym, jak jest z nimi powiązany. Tym razem, jak pisze Driada, rozwinę powyższy temat, ukazując go z nieco mniej znanej strony. W tym celu zaprezentuję najważniejsze informacje dotyczące władcy Archontów, pochodzące z najnowszego wykładu Davida Icke'a na Wembley z października 2012 roku. Oraz podeprę się doświadczeniami na temat Saturna Georgia Kavasilasa. Oba te źródła uzupełniają się wzajemnie i tworzą bardzo ciekawą całość dopełniającą teksty gnostyckie znak Hammadi. Obaj panowie, zarówno George jak i David, w wyniku swoich badań oraz doświadczeń wskazują, iż władca Matrixa, Demiurg, stanowi uosobienie planety pochodzącej z naszego Układu Słonecznego. Tą planetą jest Saturn. Jak dotąd wiedza na ten temat była pilnie strzeżona oraz celowo zniekształcana. Jednak w tym niezwykłym czasie, podobnie jak inne, ujrzała światło dzienne, aby pomóc w przebudzeniu ludzkości. A zatem dziel i rządź. Jak pisałam w poprzedniej części, pisze Driada, zostaliśmy przyzwyczajeni do tego, że na naszej planecie mówi się o rozmaitych bogach albo istotach rządzących całym mechanizmem ziemskiego istnienia. Bóstwa te najczęściej dzieli się na występujące po stronie światła albo po stronie ciemności. Choć występują również takie, które tak łatwo nie dają się umieścić w sztywne ramy dualizmu. Typowy schemat religijny najczęściej przedstawia się następująco. Po stronie światła znajduje się dobrze nam znana istota, nazywana jedynym Bogiem i stwórcą wszystkiego, co istnieje. Najczęściej przyjmująca imię Jehowa, Jahwe, wraz ze swymi aniołami. Natomiast po stronie ciemności mamy powszechnie znanego, rzekomo upadłego anioła, szatana, władającego zastępami demonów. Nie będę się tutaj wdawać w szczegóły dotyczące innych wierzeń oraz religii, ponieważ kluczową sprawą jest tutaj nie nazewnictwo oraz etymologia, ale powód, dlaczego ogólny schemat religijny na świecie prezentuje się najczęściej właśnie w taki sposób. A przyczyna jest prosta oraz stara jak świat. I, jak się domyślacie, zawiera się w jednej prostej zasadzie. Dziel i rządź. Władający Matrixem Demiurg, Yaldabaoth, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że każda istota inkarnująca na Ziemi będzie posiadała odmienne preferencje oraz poglądy. Zatem, jak przystało na wielkiego architekta, dopasował swoje programy do potrzeb i wymagań każdej pojedynczej jednostki. Z wyższej perspektywy można powiedzieć, iż każda dusza potrzebuje doświadczyć po prostu innych lekcji. Nie każdy zatem wybierze program religii katolickiej, judaizmu albo islamu. Niektórzy będą preferować hinduizm, buddyzm, New Age albo po prostu satanizm,
który według nich bardziej odzwierciedla ich osobowość oraz dążenia w obecnym ziemskim życiu. Wyborów jest tyle, ilu ludzi na Ziemi, ale energia pochodząca z wyznawania owych programów zawsze trafia do jednej i tej samej istoty, czyli władcy archontów. A teraz relacje George'a Cavasilasa. Energia władcy Matrixa występuje pod wieloma imionami, ale zawsze sprowadza się do jednego, a mianowicie do planety Saturn, której symbolika zawarta jest praktycznie wszędzie na naszej planecie. Podobne zdanie przedstawia m.in. George Cavasilas, którego zapewne znacie z innych moich artykułów. Otóż opisuje on, że musiał osobiście przejść specjalne rytuały aborygeńskie, aby uwolnić się od karmicznych więzów, jakie łączyły go z tą planetą za sprawą rodziny ze strony ojca. Ceremonia uwolnienia zakończyła się sukcesem i była dla niego bardzo potężnym doświadczeniem. Podczas tych niebezpiecznych szamańskich rytuałów George stanął twarzą w twarz z niesamowitą energią Saturna. Jednak, jak sam zaznacza, mimo iż istota ta jest niebywale potężna i nie należy jej lekceważyć, nie może równać się z potęgą naszego wyższego ja. Cavasilas opisuje Jehowę Saturna jako zazdrosnego, zaślepionego i niebywale egoistycznego, zapatrzonego w siebie Boga, który nie uznaje sprzeciwu oraz nie akceptuje nikogo oprócz siebie samego. Warto dodać, że podobnie jak opisują teksty gnostyckie, Cavasilas również twierdzi, że z jego własnych doświadczeń poza ciałem wynika, że świat wyprodukowany przez Jehowę, Saturna, to sztuczny twór, składający się z fałszywej ciemności oraz fałszywego światła. Jego stworzenie możliwe było jedynie w niższych wymiarach wszechświata, które stanowią organiczną ciemność utworzoną przez samego Kreatora. Według relacji George'a, Królestwo Jehowy to Matrix, który obejmuje wymiary od 1 do 4. Nazywa ten obszar wielką areną lub syntetycznym, sztucznym wszechświatem, po którym poruszają się nasze wędrujące duchy, doświadczające lekcji związanych z dualizmem oraz fragmentacją. Aby to zrozumieć, musimy pokrótce wyjaśnić, czym według Cavasilasa różni się sztuczna ciemność od ciemności organicznej. Ciemność organiczna, obejmująca niższe wymiary wszechświata, jest energią, która przynosi inkarnowanym tutaj duszom ciężkie, ale cenne wyzwania, dzięki którym mogą one wzrastać. Jest ona szczera i bezpośrednia, nie ukrywająca niczego. Oferuje swoje nauki wprost, opierając je na trudnych doświadczeniach. Natomiast ciemność fałszywa, pochodząca od Yaldabaotha, jest tym rodzajem ciemności, który prezentuje się nam przede wszystkim jako przemoc, brutalność oraz ich wszelkie najgorsze aspekty. Jest to ciemność, która opiera się na nieszczerości, fałszu oraz kłamstwach. Można zatem stwierdzić, że sztuczna ciemność jest jedynie marnym odzwierciedleniem ciemności organicznej. Saturnizm, satanizm. Saturn to planeta powszechnie czczona na Ziemi od wielu tysięcy lat. W ostatnim wykładzie na Wembley David Icke szczegółowo wyjaśnia powiązania planety Saturn z wszelkimi wierzeniami, religiami oraz satanizmem na Ziemi. Zdaniem Davida, jak i George'a, satanizm to nic innego jak typowy saturnizm. Obecnie na Ziemi panuje powszechne przekonanie o tym, że prawie wszystkie starożytne ludy na świecie czciły Słońce jako swojego Boga. Okazuje się, że jest to mylne przekonanie i zostało ono stworzone celowo,
aby wzbudzić w potomnych niechęć do naszej gwiazdy i ukryć prawdziwe oblicze wyznawanego bożka. Większość starożytnych ludów, jeśli nie wszystkie, czciły tak naprawdę Saturna. David Icke dochodzi do takich wniosków po ponad 20-letnich badaniach różnych kultur na Ziemi. To samo potwierdza George Kabasilas. Dodaje również, że nasze główne czakramy połączone są z pierścieniami Saturna i zasilają go w energię. Szczegóły na ten temat znajdziecie w części 5 pułapki duchowego Matrixa. Pierścienie te emitują również określoną częstotliwość ucisku na Ziemi. Podobne zdanie przedstawia David Icke. Według niego stanowią one potężne przekaźniki nadawcze, które za pomocą wysyłanych częstotliwości utrzymują naszą planetę w iluzji fałszywej rzeczywistości. Badania Davida Icke'a. Teraz prześledźmy, w jaki sposób do podobnych informacji doszedł niedawno David Icke. Jego wnioski zdziwiły mnie tym bardziej, iż wcześniej informacje na temat Saturna, Jehowy, były mi dotąd znane jedynie ze strony George'a Kavasilasa. Natomiast badania Davida zdają się potwierdzać tę wiedzę niemal w 100%. Co ciekawe, Icke'owi dobrze znane są również teksty gnostyckie Znak Hammadi. Przeczytał je osobiście i stwierdził, że wszystko, co jest w nich opisane, szczególnie na temat archontów, zgadza się z wiedzą zawartą we wszystkich jego dotychczasowych książkach. David, podobnie jak George, wyjaśnia, że wszystkie ciała niebieskie, planety, słońca, księżyce, posiadają, jak wszystkie inne istoty we wszechświecie, swoją własną świadomość oraz prowadzą indywidualne życie. Saturn był kiedyś nazywany Starym Słońcem, Ciemnym Słońcem lub inaczej Ciemnym Władcą. Znany był również jako Władca Pierścieni. Stąd między innymi w słynnej powieści Tolkiena pod tytułem Władca Pierścieni wszechwidzące gadzie oko Saurona. Oko to powszechny symbol Illuminati. To tak naprawdę symbol Saturna. Informacje na ten temat możemy odnaleźć nie tylko w ostatnich badaniach Davida Icke'a, ale również w wypowiedziach niezależnego badacza Jaya Widnera na temat archontów. Półksiężyc i skrzydlaty dysk. Aby prześledzić najważniejsze badania Davida dotyczące Saturna, przejdźmy najpierw do wyjaśnienia jego symboliki. W książce amerykańskiego autora Davida Talbota pod tytułem The Saturn Myth, A Reinterpretation of Rites and Symbols Illuminating Some of the Dark Corners of Primordial Society znajdujemy bardzo ciekawe teorie na temat planety Saturn, zainspirowane badaniami niezależnego uczonego Immanuela Velikovskiego. Autor książki opisuje m.in., że dawno temu na Saturnie doszło do potężnej eksplozji energii. Wybuch ten wyemitował ogromną ilość cząstek, które uformowały wokół niego coś w rodzaju świecącego półksiężyca. W zależności od tego, jak poruszała się Ziemia, rogal ten był widziany z różnych perspektyw, a to z boku, u góry oraz na dole. To stąd na Ziemi wzięła się popularna symbolika półksiężyca oraz towarzyszącej mu gwiazdy, jak również skrzydła tego dysku. Występują one niemal na całym świecie w godłach wielu państw, głównie państwa islamskie, oraz rozmaitych organizacji rządowych i wielkich firm. Półksiężyc reprezentowany jest najczęściej przez układające się w ten kształt skrzydła, kłosy albo gałązki. Typowe nakrycie głowy wielu starożytnych bóstw egipskich również symbolizuje energię owej planety. Saturn wraz ze swoimi pierścieniami jest używany w sposób bezpośredni jako logo wielu znanych organizacji.
na przykład NASA. Kozioł, pająk i sześcian. Innym symbolem planety Saturn jest rogaty bóg, najczęściej przedstawiany w postaci kozła Bafometa, czczonego przez satanistów. Typowym rogatym bóstwem uosabiającym Saturna jest także Moloch, kananejski bóg pod postacią byka, któremu prawdopodobnie składano ofiary z dzieci. Przedstawianie Saturna jako rogatego zwierzęcia związane jest z podobieństwem świecącego u dołu półksiężyca do rogów oraz z tym, że astrologicznie patronuje mu zodiakalny koziorożec. Numerologicznie Saturna odzwierciedla liczba 8 i związane z nią zwierzę pająk. To stąd, według mnie, w filmie Matrix maszyny archonci posiadające władzę nad ludźmi pokazane były w formie przypominającej pająki. Ciekawostką jest również ukazanie pająka jako bóstwa sterującego Watykanem i całą religią katolicką przez popularny i kontrowersyjny serial South Park w przypadku odcinka o problemie pedofilii w kościele. W odcinku tym pada rzekoma odpowiedź na pytanie, dlaczego księża molestują dzieci. Odpowiedź brzmi, ponieważ tak nakazuje im właśnie ta istota i o to głównie chodzi w religii katolickiej. Z jednej strony można odebrać to jako niezły żart, ale uważam, że twórcy serialu, jak w wielu innych przypadkach, chcieli w sposób symboliczny pokazać pewną ukrytą prawdę, która widoczna jest tylko dla niewielkiego grona badaczy. Gdybym nie znała wcześniej szczegółowych badań Davida Icke'a w tym temacie, pewnie zwyczajnie bym to zbagatelizowała. Zauważyłam jednak inne ciekawe odniesienia do ukrytej rzeczywistości w wielu pozostałych odcinkach tego serialu. Bardzo ciekawą rzeczą jest także magiczny kwadrat Saturna, zwany inaczej magicznym kwadratem masońskim, Freemasons Magic Square. Jakkolwiek nie zsumujemy zawartych w nim cyfr, czy zrobimy to poziomo, pionowo, czy na ukos, zawsze wyjdzie nam liczba 15, która według zasad numerologii po zsumowaniu daje tam cyfrę 6. Zatem za każdym razem po zsumowaniu cyfr we wszystkich trzech kolumnach uzyskamy kolejno 6, 6, 6, czyli tak zwaną liczbę bestii. Kolorami Saturna są natomiast czerń oraz czerwień używane zarówno przez satanistów, jak i rodziny królewskie podczas najważniejszych ceremonii i rytuałów. Innym popularnym symbolem Saturna jest sześcian. Przykładowo głównym świętym sanktuarium dla wszystkich wyznawców islamu jest czarny sześcian o nazwie Al-Kaba, znajdujący się w Mekce. Siatka geometryczna sześcianu wygląda z kolei jak krzyż, popularny symbol religii chrześcijańskiej. W religii judaistycznej znane są dwa czarne pudełeczka w formie sześcianu nazywane filakteriami albo tefilinem, które podczas modlitwy zakłada się na czoło oraz na lewe ramię. Sześciany te zawierają w sobie fragmenty tory. Ich noszenie tłumaczy się tym, że ciało, umysł oraz serce mają służyć Bogu Jehwech, czyli Jehowa. Zatem myśli człowieka zawsze powinny kierować się w jego stronę. Symbolikę sześcianu odnajdujemy także w filmach, na przykład w popularnym horrorze Hellraiser. Tajemniczy sześcian otwiera wrota do piekieł i przynosi niewyobrażalne cierpienie jego posiadaczom. Z kolei w serialu Star Trek rasa cyborgów o nazwie Borg podróżuje w ogromnym sześcianie, asymilując po drodze kolejne istnienia. Wszystko to posiada swoje odzwierciedlenie w kulcie Saturna, ciemnego władcy. Heksagram. Oprócz wszystkich symboli wymienionych wyżej, najpopularniejszym i bardzo często używanym symbolem Saturna jest heksagram, czyli sześcioramienna gwiazda, powszechnie znana jako gwiazda Dawida albo pieczęć Salomona.
Gwiazda ta głównie przedstawiana jest jako symbol religii judaistycznej. Jest to symbol pochodzący z bardzo odległych czasów, dobrze znany w starożytnych kulturach na całej Ziemi. W tym miejscu posłużę się bardzo ciekawym cytatem z Wikipedii. Niektórzy przypuszczają, iż znak ten nie ma nic wspólnego z biblijnym królem Dawidem, lecz jest znacznie starszy. Część badaczy uważa, że chodzi tu o gwiazdę Kidjuna, Księga Amosa 5:26, zwaną także gwiazdą Remfana, Dzieje Apostolskie 7:43. Obie nazwy są starożytnymi określeniami planety Saturn, której symbolem była prawdopodobnie sześcioramienna gwiazda. Werset z Księgi Amosa sugeruje, iż Izraelici przyjęli jej kult od Kananejczyków wraz z kultem Molocha. Heksagram to również symbol bardzo często używany w okultyzmie, przedstawiany na starożytnych tabliczkach sumeryjskich, rzeźbieniach budynków oraz przykładowo na liczącym sobie ponad 500 lat naszyjniku szamana afrykańskiego plemienia Zulu, Credo Mutwy. W tantryzmie hinduistycznym symbol ten znany jest jako wielka jantra i oznacza połączenie pierwotnej energii żeńskiej z męską. Co ciekawe, oba elementy heksagramu, czyli trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę, pierwiastek męski, oraz w dół, pierwiastek żeński, są coraz częściej stosowane podczas występów oraz w teledyskach znanych wykonawców muzyki pop. Działania te są celowo ukierunkowane na programowanie podświadomości widzów. Brody i kapelusze. Greckim bogiem reprezentującym Saturna jest Kronos, starzec o siwej brodzie, najczęściej przedstawiany z sierpem. Kronos był znany głównie z tego, że pożerał swoje dzieci. To stąd, według Davida Icke'a, wszyscy wyznawcy trzech głównych religii na świecie noszą brody, ponieważ naśladują właśnie tę postać. Jehowa również przedstawiany jest najczęściej jako siwy starzec z długą brodą. Bardzo ciekawe jest również powiązanie symboliki Saturna z kapeluszami o szerokim rondzie, jakie noszą m.in. wyznawcy judaizmu. Przypatrując się im bliżej, dostrzegamy faktyczne podobieństwo do znanej nam planety. Góra kapelusza symbolizuje planetę, natomiast rondo – pierścienie wokół niej. Nawet były papież Benedykt XVI wystąpił jakiś czas temu w podobnym nakryciu głowy, w czerwonym kapeluszu, który w prasie nazwano dosłownie czapką Saturna. Czy istnieją jednak namacalne dowody na to, że symbole te faktycznie powiązane są z planetą Saturn? Otóż istnieją i są bardzo zaskakujące. Odkrycia sondy Cassini. W 1997 roku doszło do wystrzelenia bezzałogowej sondy kosmicznej o nazwie Cassini-Huygens. Celem badań owej sondy miała być planeta Saturn oraz jej pierścienie. W 2004 roku Cassini stała się pierwszym sztucznym satelitą Saturna. Dzięki sondzie dokonano niesamowitych odkryć. Najważniejsze z nich to odkrycie olbrzymiej formy sześciokąta na północnym biegunie planety oraz zarejestrowanie dobiegającego z niej niesamowitego, aczkolwiek bardzo nieprzyjemnego dźwięku, którego polecam odsłuchać samodzielnie. Wrażenia gwarantowane. Jak doskonale wiemy, dźwięk, czy też określona częstotliwość wibracji, tworzy rozmaite formy oraz kształty. Zostało to dowiedzione w sposób naukowy. Na przykład ostatnie badania doktora Masaru Emoto. Każda forma we wszechświecie wibruje z określoną częstotliwością. W przypadku Saturna jego wibracje tworzą podstawowe symbole, które opisałam wyżej, czyli heksagram oraz sześcian. To niesamowite, ale to właśnie na biegunie północnym Saturna istnieje ogromny sześciokąt równy rozmiarom dwóch kul ziemskich, którego odzwierciedlenie geometryczne stanowi właśnie heksagram, czyli popularna gwiazda Dawida.
Na biegunie południowym Saturna odkryto natomiast coś w rodzaju nieustannie występującego oka cyklonu. A oko to podstawowy symbol Illuminati. W tym przypadku symbole te stanowią bezpośrednie reprezentacje częstotliwości dźwięku dobiegającego z planety Saturn. Z tego wynika, że symbole władcy archontów obecne na całej kuli ziemskiej wdrażane są w ludzki umysł od wieków. Jesteśmy nimi bombardowani niemalże z każdej strony. Zdaniem Davida Icke'a pierścienie Saturna służą utrzymywaniu fałszywej rzeczywistości, hologramu, poprzez ciągłe emitowanie danych częstotliwości w kierunku naszej planety. Poza tym oddziaływanie symboli na ludzką podświadomość zaopatruje Saturna w potrzebną mu energię i służy kontroli ludzkiego umysłu. Jak uwolnić się z tego nieustającego więzienia Matrixa? Jedyne, co możemy zrobić, to przestać współpracować z tą częstotliwością. Przestać karmić ją naszymi emocjami, działaniami, czy też uwielbieniem oraz zastąpić ją własną kreacją, pochodzącą wprost z częstotliwości naszych serc. Ale o tym w kolejnych odcinkach. Dziś dziękuję Wam już za odsłuchanie. Przypomnę, że temat opracowała Beata Driada Jeleniewicz.